Cześć, witamy Was serdecznie. Cześć, witamy. No, ja jestem Maciek, jestem też Shio z drugiej strony w internecie. To jest Madzia, która w internecie jest Madzią, także. Madzik. W internecie jest Madzik, okej. Okay. Tak. No dobra, to co? To jest mapka The Tourist, chociaż może Madzia powie szerzej coś o niej. Tak, bo to ja poniekąd ją zapodałam, ale o mapce praktycznie mało co wiem. Wiem, że znajdujemy się teraz w jakimś autobusie, mamy grać na Peaceful. I mamy z tego autobusu sobie wysiąść, my jesteśmy turystami i tutaj mamy sobie pozwiedzać, tak? Tak, prawdopodobnie. No właśnie. I tu są jakieś teksty, które prawdopodobnie oznaczają to, co my mówimy, ale to wszystko jest oczywiście prowadzone w pierwszej osobie, dlatego że ta mapka jest przeznaczona tak de facto dla jednej osoby, ale z tego, co widziałem, mogą w nią grać dwie osoby albo nawet więcej niż dwie. Z tego, co widziałem, nawet dość popularny kanał amerykański czy angielski, który, no w każdym razie anglojęzyczny, który nagrywa właśnie też takie tego typu filmy z gier, to przechodził tą mapkę w dwóch i raczej problemów nie było, także możemy śmiało startować. Jeszcze jedna taka uwaga. Nie wiem, czy Madzia grałaś na tych teksturkach, które tam były przeznaczone. Nie, na Faithfulu gram jak zwykle. No w każdym razie my sterowaliśmy troszkę twórcę i nie gramy na tych przeznaczonych do tej mapy teksturkach. Tyle, że teksturki to jest domyślne jakaś tam paczka, ona nie jest jakaś szczególnie przygotowana do tej mapy. Na tych, ja gram na defaulcie, Madzia gra na Faithful chyba. Tak. Także myślę, że nie powinno być problemu, a i wam będzie wygodniej się to oglądało. To co, wychodzimy? A mogę sobie biegi zmienić tam z przodu? Jasne, jasne. To ja zobaczę z tyłu jeszcze, co tutaj jest napisane. Ale wiesz, co tam z przodu jest, jak ja te biegi zmienię? Co tam jest? O nie. To ja może jednak wyjdę, bo nie. Dobra, to ja biegów nie zmieniam. Dobra, to chodź, wychodzimy. Na pewno tam... A, rzeczywiście! Tu jest... Wow! Okej. Okay, rozumiem no, już wszystko. To już wiesz, dlaczego ja się pytam. Już wiem, dlaczego. A no. Tu jest jakaś skrzynka. Skrzynka pusta? Pusta. To co, zmieniasz te biegi, czy nie? Nie, nie zmieniam. No nie, dobrze. Będę niszczyć już od samego początku. Tam tak w ogóle. Tak. W ogóle mapka to jest chyba pochodzenia francuskiego, a tutaj została, no. Zangielszczona? Tak, przetłumaczono ją chyba. Mhm. No, ten autobus strasznie pokraśnie wygląda na moich teksturkach. Nie wiem jak u ciebie. Jest pokraczny. Jest brązowy. Dobra. Pominijmy to. I w ogóle tutaj wszędzie się unoszą takie, że tak powiem, dymki. To jest kwestia tego, że jesteśmy na poziomie bedrocka. Tak, jesteśmy na piątym poziomie. Proszę, wszyscy widzą. Tak, to jest wynik chyba tego, że ta mapka została nie stworzona tutaj domyślnie, ale została po prostu tutaj wklejona na ten świat. Także nie sugerujcie się jakoś szczególnie tym bedrockiem, bo koleś tutaj wszystkiego nie kopał, także to wszystko jest oparte o jakieś tam roboty na MC-Edicie. Dobra, to jest Francja. To jest chyba Paryż nawet. No Paryż, przecież pisało w autobusie, nie czytałeś? Nie czytałem, niestety. A ja czytałam. No, w każdym razie jesteśmy w Paryżu, nie czytamy tego, co mówimy, bo my to w końcu mówimy, także no, nie ma co mówimy tego po swojemu. Czytać. Tak, my mówimy po swojemu, prowadzimy troszkę to inaczej. Zaraz, czy ta droga jest symetryczna? Nie. I co ja będę sprawdzał, czy droga jest symetryczna? Tam widzę, są płotki, które nam blokują wyjście, także to nie, zdecydowanie nie tam powinniśmy iść. A to jest chyba nazwa przystanku. Także to nie jest zdecydowanie angielski język. Jest to fajne, siedzonko z creeperem, ale nie siedzimy. Nie wiem, mnie tutaj zainteresował darmowy parking. Jest darmowy? No pisze tutaj, patrz. Tak? No zaraz chcę zobaczyć. Tu pisze. Free parking, faktycznie. Darmowy, dobra. Ach, szkoda, że nie możemy niszczyć żadnych klocków, bo miałem taki lekki odruch, że rzucam się już na to drzewo i je przekopuję. Ale dobra, nieważne. Co mamy? And it's so quiet. W ogóle miasto jest puste. Nie wiem, czy to jest fabularnie tak założenie, czy to po prostu jest kwestia Minecrafta. Wydawi nie, zobacz, wszyscy. Zobacz. Tutaj jest napisane. Looks like the city has been deserted. Czyli wszyscy jakby stąd zwiali, tak? These signs are a bit scary. No dobra. Repent. The end is near. Co to w ogóle są za tabliczki? Aj. Są chyba jakieś takie tabliczki... Save our souls. Boże, co to jest? Rzeczywiście są jakieś takie nieprzyjemne. Ale wiesz co, jak zawsze widziałam z wełny budowanie jakichś, nie wiem, kaczek, kur, jakichś tych swoich skinów i twierdziłam, że to jest naprawdę strasznie szpecące. Tak nie spodziewałam się, że z wełny można takie ładne domki porobić. Tak, są bardzo fajne, to też muszę przyznać. Patrz, mamy zielony autobus, ja chcę zielonego autobusu. Tu ja chcę. Aha. Tylko czekaj, jeszcze tam się da wejść?
Nie wiem, patrzę co tu. Ogólnie to za tabliczkami, jak widzę, musimy iść. Ale tu są takie Nic nie tabliczki ma. na tych budynkach, że na przykład Bóg nas opuścił, czy coś w tym stylu, także to rzeczywiście musiała być nie za dyma. I być może ten bedrock to jest celowe zamierzenie, żeby ten dym się tak unosił, żeby było tak bardziej mrocznie. No nie. Sugerujesz jakiś Czarnobyl? A Czarnobyl, nie pomyślałem w sumie o tym. Aż Fallouta Czarnobyl w przypomniałeś. Paryżu. Tak, to było ostre. Słyszałeś, da w ogóle wejść do tego autobusu, No czy nie, nie? da się właśnie jakiś taki zacofany ten autobus. Tutaj nie możemy? Ja go popsuję, o. No Oj, czekaj, bo popsujesz. ja go psuję. Aha, to psujesz, dobra. To teraz jest fajny zderzak ma przynajmniej. No właśnie teraz lepiej wygląda. Zdecydowanie. Teraz ma buzię. Tak. Dobra. I co? Idziemy, daj spokój, nie będziemy tego czytać. To są jakieś w ogóle oznaczenia ulic i generalnie przystanków, także... A tutaj są te tabliczki, które oznaczają to, co my myślimy, także myślę, że to też nieszczególnie nas rusza w tym momencie, kiedy to my tutaj idziemy i to są nasze przeżycia. A Ale ta fajnie droga, to jest. kiedy szukałem tutaj Spawna przed nagraniem, to widziałem, że któraś droga była niesymetryczna i za wszelką cenę postaram się ją teraz znaleźć. To są cztery klatki, to są Miejsce cztery. symetrii. To jest dobra, ja nie wiem, czemu taki uparty jestem w tej kwestii. Mapa jest bardzo ładna generalnie. Fajny taki klimat pokazuje tego rzeczywiście O, Paryża. tu w końcu wejdziemy. Aha, jest, faktycznie. Umiesz po francusku? Thank God, grocery. Nie, nie umiem, ale to miasto jest chyba opuszczone, nie? Mapę mam. Mapę masz? O, jedzonko mam. Czekaj, patrzę, A co zobacz tam. Tą mapkę właśnie. Jest napis czy mapka? Napis, tylko... Aha, dobra, on jest... Mapa kosztuje 1,5 euro. Masz, zobacz. Poczęstowałeś się? Patrzę. Oj, wczytuje się coś długo. Nie poczęstowałem się jeszcze. To ja się ale ładnie częstuję zrobione. Pół na pół. Powiem ci, że poszukałem po internecie, nie wiem czy wiesz jak się robi takie właśnie napisy na mapce, to taki nie element wiem właśnie. edukacyjny tego filmiku. Jest jakiś taki program właśnie, który przerabia, bo te mapy są zapisywane w plikach w folderze Minecrafta i da się je przerobić właśnie za pomocą jakiegoś takiego programu. Całkiem fajna rzecz, jeśli chcesz się porobić takie właśnie napisy sobie. Apocalypse Now? O Boże. O Jezus, co tu się dzieje? Koniec świata jest w dzisiejszej nocy. Teraz jest noc w sumie. Żeby czekał nas koniec świata. Wzięłaś już jedzonko jakieś tutaj? Tak, już podzieliłam na pół. Aha, to ja wezmę wszystko. A tutaj jest jeszcze... Zbroja jest właśnie, kto bierze? A gdzie ta zbroja? No tu, w tej małej. Aha, jest. A gdzież ty jesteś? Ja? Tu. Za tobą. A ja cię nie widzę. A kuku? Dalej cię nie widzę. Za tobą. Dalej jesteś za mną? A tu jesteś! Boże, nie! Ja się... Nie, Jezus, znowu mnie chowaj króluje. Się, chowaj. Jakie znowu? No bierz tą zbroję i chodź, no. A ja mam wziąć tą zbroję? Na pewno? No. Jaki ładny kościółek. Jezu, i też z wełny. No, ja tu jestem mile zaskoczona, że z wełny można coś takiego pięknego tworzyć. Kościółek? No tam jakaś katedra, aha, jakieś no coś. Tak, bo ty oczywiście jesteś na far, a ja jestem na normal, także nie za bardzo jeszcze widzę. Ale ja jestem na far of Optifine. Tak, a ja jestem na no normalnie Optifine. Ja jestem taki, wiesz, profar. Taki... Dobra. I think the church is the best place. Gdybym czytał wcześniej, to bym nie wiedział, o co chodzi. To find informations. Aha, okej. Okay. Czyli szukamy jakichś informacji na temat tej apokalipsy, która tutaj rzekomo zaszła. Oj! Wow, jak ślicznie! Rozpadało się, zaraz nas zasypie. Chodź szybko, szybko. Do kościoła idziemy? Ja jestem pilotem, nie mogę być bałwanem. Jak mnie zasypie, to mi samolot nie wystartuje. O, a tutaj jest twórca mapy. A ja niby to jestem tą... Stratocrafter. Jakkolwiek się to czyta. Ja niby jestem kobieta kot z Batmana. Tak, Madzia jest kobietą kotem, a jestem pilotem. Także jesteśmy świetnie dobraną ekipą. Tak. Tutaj coś napadało. Boże, nie, zaraz nam zasypie, uciekamy. Czekaj, bo tu mamy dużo do poczytania. O tutaj mamy właśnie zasady, wiesz, takie ukryte, że tak powiem, pomiędzy historią. Nie można niszczyć żadnych klocków, swoją drogą nie wspomnieliśmy nawet o tych zasadach tak de facto. Bo ich nie znaliśmy. Jest 20 km redstone'a wszędzie. Super. Możesz zamrozić mechanizm? Co? Aha, jeśli będziesz szedł za znaczkami, wszystko będzie w porządku, także generalnie myślę, że nic nie zepsujemy. Oczywiście te płotki są dla naszego bezpieczeństwa, jak wspominałem już wcześniej, nie trzeba przez nie przełazić, możemy się uszkodzić. Cobblestone tutaj jest. A no jest, zaiste jest.
Jest faktycznie tak. O, tam Nie. można wejść do środka w jakiś tam Można? sposób. No bo są Znaczy... drzwi i tam. No teraz jak się przez drzwi popatrzę, to przynajmniej pomieszczenie widzę, a nie tylko czarną wełnę za No, rozumiem. drzwiami. Opening hours. Okej. Okay. Czekaj, czekaj. Tutaj jest napisane, że kościół jest zamknięty na zawsze. Ze względu na apokalipsę. Co to, Bóg opuścił rzeczywiście wszystkich? Chyba tak. Boże, święty. Gdzie my popadli? Porozmawiaj z organistą czy organizatorem? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Dobra, czyli musimy iść tutaj. Tam właśnie, gdzie idziesz. Ja oczywiście zamulam przy tabliczkach, ty już poleciałaś. Bo ja nie czytam, tylko lecę na wariata. Crypt Subway. O Boże. Tu mamy podziemie. Czekaj, nie podziemie, tylko to jest chyba. Krypta i zwłoki! Zwłoki tam są? Nie wiem, no. Nie, no Jak. dobrze, rozumiem, z Nie, no, porządku. krypta mi się zawsze ze zwłokami Nie, w kojarzy. porządku, Madzia, w porządku. To jest Subway, jak to się nazywa po polsku? Czemu ja nie mogę tego Nie wiem. przetłumaczyć? Ja jestem straszny w tym angielskim, po prostu, jeśli chodzi o to. Subway. To jest metro? Mogę tak to nazwać? Chyba mogę. Dobra, metro, załóżmy, że to jest metro. Dobra, to my teraz mamy. O, patrz, a tutaj to jest to. Gdzie? O ten klocek, to jest ten z Endu. Tak. A można go zbierać właśnie, swoją Tak, drogą? obecnie można zbierać, bo na początku kiedyś cobblestone z niego wypadał, a ja ostatnio jak byłam w Endzie, to można. Aha, masz już na swoim świecie portal czy coś? Mam, byłam właśnie, pobawiłam się ze smokiem, ale później usunęłam, wgrałam starego save'a, gdzie jeszcze nie grałam, nie biłam się ze smokiem, bo ogólnie to chcę Rozumiem, walkę ze rozumiem. smokiem sobie nagrać. To co, my tam jedziemy, czy nie jedziemy, czy A tutaj co? się da w ogóle pojechać? Da się, o. No Ale tam chyba jest przejście. na razie zostawmy to, zobaczmy, co jest tam po drugiej stronie, bo tam chyba też jest jakieś przejście, czy nie jest? Nie wiem, nie byłam jeszcze. To ja luknę, wiesz? Subway, a tutaj jest Nie sabuj. Crypt Infernal Machine. Wow, podoba mi się nazwa, idziemy. Idziemy! Tu jest Dochodź. jakaś krata. O, czarna wełna. Zasypie nas ten śnieg, mówić. To jest apokalipsa ewidentna. Zaraz A my tu teorycie. deszcz pada. Zginiemy! Deszcz pada? No chodź. O, deszcz pada faktycznie. O, czekaj, ja do kościoła sobie zajrzę. A da się tam wejść? Aha, Jak nie. tam sakralnie? Sakralnie? No No i gdzie faktycznie. ty masz to wejście? Ołtarz tam był. Znaczy ołtarz w sensie taki, gdzie się enchantuje. Także nie ołtarz w sumie. Szatańskie nasienie, że tak powiem O, bardziej. czekaj, tu coś już mamy. Prezbiterium. Crypt Presbytery. Kreowana przez świętego Michała. Wow. Tutaj masz ten swoją maszynerię, co A chciałaś. my nie mamy chyba klucza jeszcze, nie? Coś takiego, bo to jest informacja put the crypt key only. Czyli No, możemy tutaj wciskać tylko klucze z krypty, co trzeba już? najpierw przejechać się tym metrem, a ty się boisz jeździć A to pociągami. idź z drugiej strony, a ja pójdę stąd, bo to jest jeszcze, że jeszcze ominęliśmy coś. Church Presbytery. Że nie, w którą mańkę ty idziesz? Wiesz co, ja Aha, w może tamtą. będę sprintował. Ale idź tam, idź w drugą stronę właśnie. Doszłam. Już? Tak. Jezus. Do not trespass? Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie trafiłam na kratę i przejść nie mogę. O. Aha, no to musisz się wrócić niestety. Przykro mi. Mi też. Ja wybrałem sobie lepszą robotę z tego, co widzę. Jestem bezczelny, wiem. Tak. Ale dobra. No fajnie, dzięki, że potwierdziłeś. Fajnie. No co, ja się z tobą będę kłócić, skoro Nie, no siebie sam oczywiście, tak że tak. Masz oceniam. rację, masz rację. Pokojowo bądźmy nastawieni. No Tak właśnie. to powinno działać. Dobra. Crypt Infernal Machine. Tam byliśmy, ale tam jest zamknięte. Subway. Czyli co? Mówisz, że idziemy do Subwaya? Jeszcze sprawdzę tylko tą tabliczkę. Czy czasem my nie mamy iść do tej krypty jednak? A mnie zastanawia jedna rzecz. Na co nam jedzenie, skoro i tak mamy grać na peaceful? Właśnie, masz rację. Być może dlatego, żeby tak sobie troszkę poodgrywać prawdziwe życie w tym Minecrafcie. Ktoś już to krytykował, ale nie będę wymieniał tutaj ników. A, Church in to później Cardinal. mi powiesz, bo nawet nie wiem. Nawet nie wiesz? No dobrze, no to Nie jeszcze. wiem. A gdzie ty jesteś? Już No się zgubił. ja jestem przy tabliczkach, spokojnie, bądź sobie tam. To co, będziemy tam jechać? No ja bym pojechała, tylko czekam na ciebie, żebyś, no, żebyś mi pokazał, jak ja ładnie w wagoniku sobie siedzę. O. Po lewej stronie, wiesz co? Bo tutaj jest napisane o jakimś kolesiu, który czeka po lewej stronie kościoła. Czy my możemy jakoś do tego kościoła wejść prócz tego Subwaya? Chyba nie. Wiesz co, pojedziemy Subwayem, najwyżej zepsujemy mapy i cofniemy ewentualnie. To co, wsiadasz do Minecrafta, cię popchnę? Ja już sobie siedzę. Aha, już sobie siedzisz, dobra.
Aha, bo a to jest przycisk. No. Już, ja już sobie pojechałaś. chciałam przycisnąć. Już pojechałaś, cię przepchałem. Dobrze. Już sobie jadę ładnie. Safety minecarts. Idziesz dość szybko, żebym w ciebie nie walnął czasem. Nie, no poczekaj, poczekaj. Poczekaj, czy tu jakiegoś zagrożenia nie ma. Wow, jak tu fajnie. Mogę jechać już? Jezu, ja jestem na dachu kościoła, Boże. Mogę jechać? No jedź, jedź, fajnie jest. Jadę. Najwyżej oboje zginiemy. Tam jest tak. Niebieski ten. Oj, ten, czym przyjechaliśmy. Ciągnik. Oj, ciągnik. Pociąg. Ciągnik. Dobra, spoko. Ciągnik. Już zapowiada nie na jakieś wyprawy turystów, tylko na Farmer's Life, że tak powiem, ale spoko. Spoko, spoko. A widzę, że rzeczywiście jesteśmy obok tego, tej katedry. A my idziemy po dachu domków, wow. Ja jestem nad katedrą. Czyli... Już. A ja cię jeszcze nie widzę. Jej, ja myślałam, że mi tory ucięło, a to nie. No, to w dół było. Jadę sobie dość szybko. Ale świetna mapa jest. No, całkiem niezła, całkiem niezła. Bardzo fajnie jest zrobiona, to przede wszystkim. Mm-hmm. O nie, jak ja podejdę za wysoko, to nie będę nic widział, mam ustawione na normal. O, to jest bardzo fajnie. No co tam, jakieś zepsute to jest, czy mi się wydaje? Wydaje ci się. A chyba mi się wydaje, rzeczywiście. Chunk się po prostu chyba nie załadował. Zaraz najwyżej coś wykombinujemy. O, już przejeżdżam nad jakąś polaną. A widzę ciebie. Widzisz mnie? Ale biegniesz po tych torach fajnie. Czekaj, ja ciebie jeszcze nie widzę. Czekaj, bo ja muszę też patrzeć, żebym wiedziała, kiedy wysiąść. Ojej, zlagowało. Boże, w twarz neterowo wjeżdżam. W twarz? A, spadam. Piekło, portal. On mnie nieziemsko klatkuje po prostu. Nie wyobrażam sobie nawet tego. Nie, teraz już nie. Ale przez moment miałem po prostu kilka klatek. Trzeba tego Optifine'a jednak ściągnąć. Okej. Okay. Dojechałeś gdzieś tam do jakiegoś miejsca. Wow, co to jest? O Boże. Aha, już wiem, gdzie jesteś. Tak, ja też wiem. Po twojej reakcji. Zlagowało mnie. Dobra, żyję. Ja tutaj historię sobie czytam. Zniszczyłaś ten swój wózek? Od szatana. Tak, ale ja mam dwa, jakbyś chciał. Nie, ja też już sobie zniszczyłem swój. O Jezus. Bramy piekła, wow. Gdzie jesteś, Matko Święta? Do piekła my popadli. Piekła? Czytaj historyjkę. No, szatan ci napisał wiadomość, a ty nie przeczytasz. Ja z szatanem by rozmawiał? Pak z szatanem? Boże Święty. Dobra, ale spoko. Nie, oczywiście ten materiał nie ma na celu was demoralizować, także nie wierzcie w szatana, szatan jest zły i tak dalej. A Bóg ale wcale tam, nas nie opuścił. Ale tam na boku, jak mama nie patrzy, to możecie. Dobra. So, you thought I had forgotten you. Zapomniałem cię. Czyli, dobra, co ja w ogóle mówię? No więc tak, szatan, o ile to jest szatan, oczywiście, mówi. No, a myślałeś... ostatnia tabliczka? Ostatnia? No. Szatan, wow, to jest szatan, rzeczywiście. On o nas czym mówił. Boże, klękajmy, narody. Do ognia po prostu, piekielnego. Dobra, nie, już spokojnie. Czy ty idziemy do piekła, chodź. Idziemy, nie czytamy tego, tych bzdur? No mówisz, że przeczytaj sobie i pójdziemy. Ja już przeczytałam. Dobra. Actually, I God blew the whistle of you. He didn't appreciate being beaten. O Jezus, Bóg przegrywał, Matko Święta, chowajmy się. And he didn't like AC/DC either. Boże, co to jest? Do you think a simple candle can save your soul? Everybody knows that Saint Kevin was a crazy monk. And the drunk. Jezus, idziemy stąd. Ja nie chcę tego czytać. To mnie zdemoralizuje. Nawet nie widzę, tylko po prostu mnie. Dobra. Tak jak ja ciebie dzisiaj tym filmem o psychiatryku? Nie oglądałem go, cicho. Nic o, mi tu nie czekaj, ja wyszłam. No wyłaś. A ja już jestem bardzo blisko. Building terrain mi wyskoczyło teraz. Aha. O, jestem. Nie, bo ja ciebie widzę. O. Cześć. Hello. Żelazo! Masz kill off? Oj. Aha, my nie możemy. Dobra, idziemy dalej. Ja się obecnie tyle tego nakopię, że podziękuję tutaj, żeby jeszcze kopać. If I find Saint Kevin, I will make him eat his halo. Ło Boże Święty. Ale to jest fajnie to zrobione. Co tu się dzieje? Jest tu dość gorąco, tak chciałbym poinformować o temperaturze tutaj, dlatego że tak było na tabliczce. Tak, i też widziałam. Także, drodzy widzowie, czujcie to ciepło, które bije od tego filmiku. Ten upał. Jak ładnie grzybki porosły. Ten gorąc. Co tu mamy? Stairway to Heaven. Kto to śpiewał? Ano. Nie, nigdy nie pamiętam, kto to śpiewał.
Wow, Wiesz jak ładnie. co? Stairway to Heaven śpiewał bodajże Led Zeppelin chyba. Chyba tak, bo ja zawsze mówię, że to ACDC, ale to nie było Nie, ACDC. AC/DC śpiewało bodajże Highway to Hell, także Tak. wiesz, to jest bardzo podobne, ale generalnie, cóż, generalnie nie do końca. Dobra. Warning, 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 o Jezus. Pass this portal before starting your first race. O co tu chodzi? Gdzie ty jesteś? O Jezu! Obok. Ja się może schowam za skrzynką, żebyś się nie bała. Dobra, ja sobie... A, tu mam Jest. jakieś drzwi. Dobra. There is only one way to leave hell. You must run faster than me. The starting line is behind you. Zaraz, ale to jest taka informacja. Przejdź przez ten portal, zanim zaczniesz pierwszy wyścig jakiś. Co to jest za wyścig? Tutaj chyba, bo patrz, to jest jakaś ta, widzisz, płytka naciskowa. Wygląda jak taki start wyścigu, że tak powiem. No to Advice for jest. noobs. Sprint, press quickly. The forward K twice. Dobrze. My jesteśmy nobami, wiem jak się szybko biega. Ale tutaj masz, że musisz, tak? Przejść przez portal, zanim będzie pierwszy wyścig, tak? Chyba tak, czyli musimy Dobrze, przejść przez zdążyłem. portal. Czyli chodź. A co w skrzynce było? Zaglądałeś tam? Nie, nie zaglądałem. To jest jakieś mięso. Oj. Ja sobie wezmę po połowie. A ja sobie wyjdę stąd. A nie bierzesz mięska? Weź sobie mięsko. A na co mi to mięsko? Miałam jeszcze to niezjedzone. Ale ładnie tak będzie w ekwipunku. No dobra, nie to nie. Słuchaj, mamy problem. Mamy jedno łóżko. Tak? Tak. Dobrze, teraz pytanie brzmi, jak to rozwiążemy? Ja, gdybym pamiętał komendy na przywołanie tego łóżka, to bym bardzo chętnie przywołał, ale generalnie możemy to zrobić tak, chociaż nie, nie możemy, bo wtedy tylko tobie. A może omińmy to, co nam tam. Chyba, że nie ominiemy. Chyba, że ktoś pójdzie spać, a ktoś wyjdzie z serwera. Tak, też o tym myślałem, ale czy to nie jest tak, że to ustawi tylko tobie spaw? No, chociaż nie, to w sumie będzie na jedno, dlatego że ja się do ciebie ewentualnie teleportuję. Dobra, to ty się prześpij, ja jako dżentelmen wyjdę. Dobrze. Ale ja mogę spać tylko w nocy, a widocznie jest dzień. Tak? Tak. Bo pisze mi, że mogę spać tylko w nocy. Dobrze, to ja wracam na serwer. Będę Ej, musiał chodź zaciemnić tam. jakoś te wszystkie adresy. Chodź. Gdzież my jesteśmy? Pewnie tam, gdzie byliśmy wcześniej. No a jak? Aha, no tak, dobrze, okej. Teraz musimy na szybko biec. Ty się pojawiłeś, czy znowu się zgubiłeś? A, Ja już pojawiłeś się. idę do ciebie, wiesz? Ja się pojawiłem, ale jeszcze się nie ruszam, dlatego że mi się buduje dalej teren. Dobrze. Także. Zaraz, ja chcę obczaić, co to za wyścig tam jest. Okej, ja już jestem. Oj, 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 tu skakanie będzie, wiesz? Skakanie tam będzie? Na drabinkę, ale to nie powinno Aha, być bo tak, trudne. bo słuchaj, bo tu jest coś takiego, że my musimy, to jest chyba na czas, wiesz? Obawiam się. No nie wiem, bo Bo ja tutaj to mamy właśnie płytkę nacisną. prześwietlam, ale nie widzę, żeby tu TNT było gdzieś. Chyba, że jest ono sprytnie ukryte. Wiesz co, być może to jest tak, że po prostu na końcu są drzwi, które się otwierają i zamykają w pewnym odstępie czasu, wiesz? Aha. Dlatego. To jedno zostaje, drugie biegnie, czy jak? Tak, tak zrobimy. I nawet No ja to... pobiegnę. Ja chciałam biec. Chcesz biec? No. No dobrze, to biegnij. To ja stanę tutaj, schowam się za ogniem. Albo poobserwujecie. Chociaż nie, wiesz co? Jeśli chodzi o mój render distance, to ja sobie mogę postać i patrzeć się na ścianę co najwyżej. Także. O, wow! Co się Tam robi? lecisz. Lecisz ostro, już widzę. Ogień mnie cię zasłania, O ale. Boże, ja po płotkach tu mam biec. Ja tu się spalę w tym. Po płotkach? Dobra, Ach. poszło. Poszło, poszło. Co tu jest? Tu? Aha, tu mam doskoczyć niby. Dobra, jestem. Teraz nad ogniem będę skakać. Teraz Ło! sobie A! przyjdź, Spalę dobrze. się, spalę! Nie! Zabierzcie mnie stąd! A, boli. Zginęłaś? Nie, palę się. Aha. Dobra, nie będę skakała na siłę. Muszę się spalić, to znaczy. Au. Muszę ochłonąć, czekaj. My gramy na peacefulu, tak jak nakazał autor, także w sumie nic się wielkiego nie stanie, jeśli tam Dobra, ja troszkę to cię zrobiłam podpali. coś brzydkiego, ale widzowie mi to wybaczą. A co zrobiłeś brzydkiego? Nie powiem, bo to brzydkie, a ciebie nie wolno gorszyć. Masz rację, świetnie. Widzicie, widzicie? Proszę. Jezu, jak ja bym tu spadła. I tak właśnie powinno być. Nie ma gorszenia, wszystko pięknie, anielsko i tak dalej. Teraz gdzie? Do góry. Aha, po schodkach, dobra. Ja jestem wesołym pilotem, pamiętajcie o tym. Tak. I czytam sobie gazetę, bo Madzi nie ma jeszcze. 1,5 euro? Boże, jaka droga. Jak można takie drogie gazety sprzedawać?
Boże, ja teraz nad lawą tu biegam. Skaczę. Ui! Ała! Zginęłaś? Nie, kopnęłam się. A, to dobrze. A czy nie dobrze? Znaczy, kopnęłam w sensie, że wiesz. Ale dobrze, że nie zginęłaś. Ała! Bo tu tak wysoko, daleko się skacze, że... Jezu! To nie na moje nerwy. Wiesz co? No. Więc tak. Exit from hell. Bonus chest room. To się niby otwiera po sekundę. Czekaj, bo tu jest jeszcze jakieś coś, bo właśnie nie wiem, czy ty masz teraz stanąć na tą płytkę, czy nie. Chwila. Ja jeszcze to sprawdzę, co tu A to tam jest. Są jakieś drzwi zamknięte, czy co? Tam są dwie pary drzwi zamkniętych. To może ja tak eksperymentalnie. Nie, czekaj, bo ja tutaj sprawdzam na razie. Okej. Okay. Tu coś jest, tylko... cofnij się! Cofnij się tam, gdzie były te drzwi na górze. Cofnij... No i już idę. I co tam, jesteś? Jesteś! Cześć! Okej, okay, dobrze, to ja wrócę tam i to sobie depniesz eksperymentalnie w takim razie. Ja czekaj, niech ja wrócę. Zobaczymy. Dobra. Ale fajne tutaj. To chyba pierwsze skakanie, pierwsze eska, gdzie mi się skakanie na razie podoba. Zobaczymy, jak będzie ze mną. Dobra, depnij tam, bo ja muszę zobaczyć. Depnąłem. Na razie nic się nie roztwiera, to czekaj. To jest stoję, nawet ciągnę. Nie wiem, czy to dobrze się stanie, jak tak będę stał. No to cofnij się do tyłu może. Bo no cofnąłem się. Tam na pewno nic nie wybucha, nie? Dobra, być może tak ta płytka uruchamia raz drzwi, one się otwierają i już tam sobie będą otwarte. Albo coś tam... Chociaż nie wiem. Jak wiesz, są co, wszystkie ja bym... zamknięte. Ja po prostu biegnę. To chodź, nie wiesz, że będziemy jakoś naprawiać. Jeśli muszę sprintować. Okej. Okay. Wiesz co, przy moich klatkach może być ciężko z tym skakaniem, ale myślę, że powinienem sobie poradzić. Ui, są tutaj, widzę płotki. Jaka tam mam skoczyć? Jezus święty. Po płotkach biegnij. Ja po płotkach biegłam i było fajnie. Ale muszę tutaj podskoczyć. Wow. A to przy tych drzwiach sobie stoi. Ja tu muszę szybko biec. Aha, i skakać. No dobra, żyję. Wow, ogień! Au! Podpaliło mnie. To przejdź sobie bokiem po płotkach. To właśnie. Dobra, żyję. Jest, drzwi się otworzyły, czekaj. Łoż Chrystusie, święty. Kilof mamy. Tam mam jest. Kilof. Wow! A jak ja tam spadnę, to będzie chyba. Chodź, po mnie, chodź. Nie będzie po tobie, chodź. To znaczy, jak spadniesz na dół, to będzie po no, tobie. No właśnie, ale... nie wspomnę już. Bo nie zesprintowałem, wyobraź sobie, ale tak de facto. Czy ja się stąd mogę wydostać? Nie za bardzo. Zginąłeś? Chyba. Nie, ale wiesz co, mogę się do ciebie teleportować. A ja mam diamentowy kill off, ja nie wiem, czy ja mam te drzwi teraz nim zbić, czy co ja mam nim zrobić. Drzwi się zamknęły. Ja już jestem obok ciebie, tak de facto. I się jeszcze mi palisz tu. To się ja się jeszcze palę, tak, żeby było fajnie. Masz, tu jest portal, czyli wyjście, a tu są drzwi. A ja w tej skrzyni bonusowej tutaj dostałam kill off i nie wiem, czy ja te drzwi teraz tu mam zbić, czy co ja mam z nimi zrobić. Aha, bo my jesteśmy zamknięci tutaj, tak? Tak. Ale to jest jakiś portal. No to jest do wyjścia już. Aha. Dobra, zbiję te drzwi, no. Po co mi ten kill off w sumie był? Co tu jest? Exit. Dobra, to ja mogę sobie tędy tu wejść. Do tej skrzyni bonusowej. Aha, i tędy się wychodziło, a tu była dźwignia, no super. Jak zwykle okay. Każdy escape od tyłu muszę przejść. Spoko. Dobra, chodź. Dobra, czyli to był bonus tylko tak de facto. A tak. Co tutaj było? Nic. Ja mam drzwi w ogóle tak de facto. Nie, w bonusie była ta... Co było? Uciekaj, jak przejdziesz, to uciekaj od razu. Albo nie wchodź. A co tam się dzieje? Nie, no teraz już wejdź. A, to wchodzę. W skrócie mówiąc, było jebut. Aha, a od kogo? Od co TNT. Tam się stało? Od aha, Boże się. Bo TNT było ładnie obłożone, słuchaj, portal był ładnie obłożony TNT. I a. Jak wychodzisz, stajesz na płytki naciskowej, to ci się podpala i musisz uciekać. No tak, żeby zabawnie było, nie? Aha. O Jezu, co tu się dzieje? Gdzie ty diamenty! Jesteś? Gdzie ty diamenty? No co ty? Gdzie ty jesteś? No ja jestem w jakiejś jaskini, wyobraź sobie. W jakiej jaskini? A to chyba nie tutaj powinien się pojawić, nie? No nie! Czyżbym zepsuł? Zepsułeś, wracaj do mnie, to bo to nie biegają. Dobra, to ja się do ciebie teleportuję. Tepaj się, nie wiem, gdzieś ty wyskoczył. Ja jestem w jaskini, wyobraź sobie, i mam diamenty przed sobą i nawet złoto też. A to jestem. Mamy znowu wiadomość od szatana, masz przeczytane. A bo ty zepsułaś portal, zobacz. Wiem, że... No mówię, że portal zobacz. Się zepsuł, ale no, ale jak ty wszedłeś w tamten portal, to powinien się ten jeszcze raz zapalić albo wybudować się obok, a nie na drugim no końcu No i się mapy. Wybudował, ale pod ziemią.
Dobra, nieważne, Aha, wiesz no co? dobra. Co tutaj mamy? Okej, okay, I'm giving in. You're on your own. Satan. Satan nas zostawi. Jesteśmy w dupie, tak de facto. Przepraszam za określenie. I no i musimy sobie radzić, wiecie co? Drodzy widzowie, droga Madziu. Chyba tam na górę mamy iść, wiesz? Chodź, idziemy do domu na górę. Tak. Powiem ci, że te tabliczki idealnie odzwierciedlają to, co ja czułem, kiedy pojawiłem się w jaskini. Great, I've been teleported. I am in the middle of nowhere. Hell yeah, dokładnie. Tak, tak było wcześniej, widzieliście to. Byłem w jaskini, były diamenty. Chociaż tak de facto mógłbym tam zostać. Bo te diamenty jednak były kuszące. Ale w końcu wracamy do Paryża, nie ma co tam gadać. Poczekaj, jak my do tego Paryża wrócimy. Na razie jesteśmy przy jakimś domku. Tak. Da się tu przetrwać przez chwilę, także nie jest tak źle, wyobraź sobie. Fajny pomysł na półki. Widziałaś? Aha, fajne, fajne. Ja tego nie widziałam wcześniej. O. Masz diamentowy kill off. Wiem, że mam. Aha. Ale czy nie mogli dać tego w skrzynię, żebym ja sobie wzięła? Tak. Dobra, wiesz co? Może pójdziemy tam, co? W piecyku nic nie ma. Tutaj jest jakaś dźwignia, ale jej na razie nie ruszam. A my gdzie tu możemy... checkpointa możemy zrobić tutaj, patrz. Jest noc, ja mogę się przespać. A tutaj, gdzie zbijam tego, to patrz, jest drabinka. A tam jest chyba bonus, nie? Czy nie? Nie Bo wiem, ten zjebujemy? Kilo był z bonusa, czy nie? Kilo był z bonusa. No to tak de facto tam musi być też kolejny bonus. A tutaj... Co mamy? Wow. Balkonik. To jest balkonik z napisem end. Ale to chyba jest nieprawda, prawda? To nie ten end. To mapka miała być na 4 godziny, nie na 30 tak, minut. Tak, nie, niemożliwe. Zaraz. Co tu jest napisane? After all these troubles, I will have to rest and why not prepared an expedition to find other souls that Satan... Zaraz, to może coś pominęliśmy, rzeczywiście. Nie, niemożliwe. Far from here, but... That's another story. Niemożliwe, no przecież... Nie! Nie, no słuchaj, szliśmy dokładnie tam, gdzie nam tak de facto wskazano. Chociaż na początku mówiłem, że tam był taki element, gdzie... jak ja to... Co ja chciałem powiedzieć? Tam był taki element, gdzie nam wskazywało, że musimy poszukać jakiegoś kolesia. I tego kolesia nie poszukaliśmy, tylko poszliśmy do Subwaya. Ale tutaj mamy zejście, zobacz. No, to jest... tędy weszliśmy. Aha, to jest wejście tak de facto, dobra. Tak. No czyli to jest koniec mapki tak de facto. W sumie nie, idealnie zajęło nam to 30 minut. Tak, ale pamiętasz, tam było takie duże drzewo w ogrodzie, na nie była drabinka, jeszcze tam w ogóle tyle fajnych rzeczy było. Wiesz co, mogliśmy coś po prostu pominąć, tak się obawiam tego niestety. Tak. Dobra, to wiesz co możemy zrobić? Możemy rozegrać to tak, że w tym momencie zakończymy odcinek, a drugi odcinek nagramy od momentu, w którym tak de facto być może spartoliliśmy, czyli właśnie w tym momencie, kiedy wchodziliśmy do Subwaya. Co ty myślisz? No dobra, może być. Okej. Okay. No to co? Ja się z wami żegnam. Tak, a jak my nie wiemy, co właśnie no, źle zrobiliśmy, to widzowie nam w komentarzach na pewno napiszą. Z pewnością. Tak. Dobra, no to co? Trzymajcie się. My z Madzią was żegnamy. Na razie. Pa, pa.